Dobra, jesteśmy. Dzień dobry, witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Wojciech Jurkiewicz z nami po drugiej stronie. Za chwilę opowie nam, w jaki sposób watahy działają i odnoszą się do tego, co mamy od dłuższego czasu, jak się okazuje, od lat zaplanowane, ale co przyspieszyło w ostatnim czasie, przeszło w kosmiczne tempo tak naprawdę. Chodzi tutaj o ratyfikację umowy o zasobach własnych Unii Europejskiej. Podzielimy ten program na dwa. Tyle, ile będzie potrzeba czasu, tyle czasu wykorzysta Wojtek z naszej watahy, która założyła stowarzyszenie, które się nazywa Evolution. Ona wam za chwilę o tym wszystkim powie, a ten czas, który będziemy chcieli wykorzystać na spożytkowanie i na komentarz stricte prawniczy, wypełni nam potem Ewa Żełuska. Także moi drodzy, zaczynamy. Witam cię Wojtku i startuj z tym, co masz do powiedzenia. Witam cię Andrzeju, witam głosowiczów i wszystkich widzów kanału. Tak jak Andrzej mówił, nazywam się Wojciech Jurkiewicz, w ramach naszego Stowarzyszenia Ewolucji działamy w strukturach WATA, Głosu Obywatelskiego. No i gorący temat, tak, który teraz tutaj się pojawił, który zapewne przykrywany był w mediach różnymi innymi rzeczami, a po cichu nam tutaj się szykuje, prawdopodobnie 30 marca, zblokowane głosowanie w Sejmie i w Senacie nad ratyfikacją umowy międzynarodowej o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej. Tylko może w kwestii wprowadzenia, bo potem, tak jak mówiłeś, pani Ewa dokładnie to wszystko tutaj nam opowie i przedstawi, ale ta ratyfikacja to tak naprawdę jest zgoda na to, żeby na Polaków nakładane były podatki bezpośrednio przez Unię Europejską i daniny te będą zasilać Unię Europejską, nie nasz budżet. A kolejny element tej umowy to zgoda na obciążenie Polaków zaciągniętym przez Unię Europejską długiem, w ramach, który przeznaczony będzie na tak zwany ten fundusz odbudowy, i zgoda na to, żeby kwota 750 miliardów euro była spłacana tak przez nas, nasze dzieci, wnuki, a pewnie jeszcze i tych Polaków, którzy się jeszcze nawet nie urodzili. I jest to niezgodne z polskim prawodawstwem, bo ta kwota tam wielokrotnie przekracza 3/5 wartości rocznego produktu krajowego brutto. Tak więc no, szykuje nam się tutaj taki kolejne wciskanie nas w ten jeden rząd europejski. Jest to no, pozbawienie Polski no, jak gdyby z tej samodzielności, suwerenności. A jak dobrze pamiętamy, to właśnie PiS, który te wybory przecież wygrał, startował do wyborów pod hasłami suwerenna Polska, ani kroku w tył w kontekście narzucania przez Unię Europejską jakichś tam nam praw i tak dalej. No i jest pora i czas i konieczność, żeby teraz to wszystko im przypomnieć, no i żeby w ogóle, jeśli chcemy cokolwiek jeszcze mieć do powiedzenia jako my Polacy w swoim własnym kraju, musimy po prostu zorganizować pospolite ruszenie. Watahy Głosu Obywatelskiego już przygotowują, i to w takim tempie ekspresowym, akcję kolportowania plakatów, ulotek i przede wszystkim chodzi o wywieranie presji na posłów, senatorów, prezydenta. I też apelujemy, żeby, jeśli tylko mamy możliwość, żebyśmy sami też wyrażali swój głos sprzeciwu, zanosili go do biur poselskich, senatorskich. Jeśli mamy adresy posłów, senatorów, to bezpośrednio do ich skrzynek pocztowych. Po prostu to musi być akcja, która będzie widoczna i w całej Polsce, tak jak mówiłem, musi być to pospolite ruszenie. Te plakaty, te odezwy, bo już w internecie można odnaleźć, coraz więcej materiału się pojawia. Ja myślę, Andrzeju, że też pod tym programem tam dobrze byłoby, żeby zamieścić linki do takich apeli, protestów, czy nawet ulotek, do plakatów, żeby te
też indywidualnie osoby mogły w tą akcję protestacyjną wchodzić, nie tylko w ramach VAT-ach. Ja się tu zgłoszę w takim razie, przepraszam, do Andrei, która nas ogląda i widzę, że jest na czacie, żeby to zamieściła w komentarzach. Nie tyle teraz na czacie, co też jest oczywiście ważne, ale w komentarzach, bo będzie to oglądać dużo więcej osób niż z nami jest na żywo. Jakbyś mogła, moja droga, w komentarz to wsadzić z prostego względu, ja tu jestem sam dzisiaj, teraz, na tym programie i nie będę w stanie tego zrobić, zaraz program mi ucieknie. Muszę robić następny, więc z komentarzy chyba najłatwiej się to odbiera i odczytuje. Więc jasne, oczywiście, wszystkie te materiały, które mamy, będą zamieszczone w komentarzu pod dzisiejszą audycją. I mamy też apel, prośbę, żebyśmy te materiały, protesty, odezwy wieszali w każdym urzędzie miasta, w każdym urzędzie gminy, jeśli nawet są zamknięte z racji tam tego szaleństwa całego covidowego, to na drzwiach czy na tablicach informacyjnych. Jeśli mamy zaprzyjaźnione sklepy, to zostawiajmy te materiały w sklepach czy też w innych miejscach. No, wszyscy muszą wiedzieć, tak, że ta ratyfikacja tej umowy to jest utrata suwerenności Polski, że jest to tak naprawdę zdrada i kolejny krok do tego jednego europejskiego rządu. Też apelujemy, że jeśli ktoś na takie plakaty gdzieś trafi, je zobaczy, to można zrobić zdjęcie telefonem komórkowym i rozesłanie takiego zdjęcia 10 osobom, najlepiej wszystkim znajomym. To jest też świetna praca, świetne działanie, tak? No, można też otworzyć komputer, wysyłać maile, tak? Do właśnie do posłów, do senatorów, do prezydenta. Musimy im przypomnieć, że oni mają reprezentować nas, obywateli, a nie swoje partie, bo no to, co jak gdyby nam się szykuje, to jest naprawdę druga targowica, czy kolejny rozbiór Polski i na to zgadzać się nie możemy. No i wychodźmy też do ludzi, rozmawiajmy z ludźmi, bo to jest też istotne. Naprawdę ludzie są nieświadomi, nie wiedzą, co się dzieje. No pamiętajmy, że oni wiadomości, większość ludzi wiadomości czerpie z tych źródeł głównego nurtu czy ścieku, jak to woli. Można wykorzystać różne kanały informowania. No, jeśli ktoś ma nawet, nie wiem, rozmawiajmy z księżmi, rozmawiajmy z policjantami. Ja na własnym tutaj przykładzie powiem, my mieszkamy w sąsiedztwie kościoła. I mimo, że sami nie chodzimy do kościoła, ale z księdzem, jako naszym sąsiadem, mamy dobry kontakt i gdy prowadziliśmy akcję wcześniej, chodziło o uświadamianie ludzi o szkodliwości 5G i czym to wszystko jest. Nasze materiały były dostępne w kościele, gdzie na ławkach kościelnych było można je wziąć. Także wykorzystujmy wszystkie możliwości, bo właśnie często osoby z tych kręgów takich, które są takie czysto, można powiedzieć, jeśli chodzi o wyborców PiS-u, oni są tylko zdani na informacje, które dostają w telewizji, więc do nich też warto jest dotrzeć. Wiele głosów jest takich, że nie skuramy nic i że to jest już gdzieś zaplanowane i to jest temat jak gdyby już skończony, ale nie możemy się, ale to jest dokładnie tak, że oni chcą, żeśmy tak myśleli, nie możemy się poddawać. Jest to też okazja do tego, żeby pokazać, kto jest kim w Polsce. To jest okazja, żeby nazywać rzeczy po imieniu i pokazać też osoby, które nie możemy zapewnić takiego spokoju działania dla posłów i senatorów w momencie, gdy będą działali na szkodę naszego kraju. I trzeba wręcz szantażować ich, że przygotujemy im, jeśli nie będą reprezentować naszych interesów i podpiszą się pod tym, że nasza suwerenność będzie utracona, będziemy robili im odpowiednie akcje antyreklamowe pod ich domami, w ich okręgach wyborczych,
tak, żeby ta presja naprawdę była no, konkretna. Ja to może powiem innymi słowami, żeby bardziej dotarło. Z takim posłem i senatorem należy rozmawiać tak. Panie pośle, panie senatorze, nie tylko nie będziemy w najbliższych wyborach, jeżeli takie się mają odbyć, oni przecież na to liczą, oni liczą na kolejne rozdania, nie tylko nie będziemy za panem tutaj optować, ale osobiście z imienia i nazwiska dołożymy wszelkich starań, żeby panu robić czarny PR, żeby panu torpedować wszystkie akcje, które pan będzie podejmował w kampanii wyborczej. Jeżeli pan się pod tym podpisze i od tego będziemy wychodzić, od tego głosowania, od numeru, zresztą oni tych głosowań to mają dużo, można by było z książką chodzić, z tych głosowań, których się powinni wstydzić, ale od tego głosowania będziemy wychodzić i o tym będziemy mówić, jakim pan jest zdrajcą. Także może na niektórych zrobi to wrażenie. Kochani, to jest nasza jedyna droga i jeżeli byśmy podjęli takie działania, to żadna dyscyplina partyjna ich do tego nie zmusi, bo ci, co są na górze i im rozdają papiery, oni ich nie uchronią przed działaniem w terenie i przed działaniem w terenem i obrzucaniu ich nie błotem, tylko argumentami. Inaczej, błotem, które sobie sami poprzez głosowania, poprzez to, po której stronie stanęli, sporządzili. Tym błotem, ich własnym błotem będziemy ich obrzucać. I oni o tym muszą wiedzieć. To jest jedyne, co potrafi tych ludzi przekonać. Nie gadka już o polskości, o tym też im musimy mówić. Nie o patriotyzmie. Na to nie liczmy. Gadka, która bezpośrednio ich dotknie, jako zdrajców narodu. I w ten sposób wszyscy ci, którzy boją się albo z różnych przyczyn nie pojadą na marsz, mogą zacząć działać u siebie. Nie muszą jechać do Warszawy, nie muszą się wystawiać. Mogą to robić w reżimie sanitarnym, taką rozmowę z panem posłem. Zamknięte jest biuro poselskie. No jakże, bo jest COVID, przecież nie może nic wspanialszego. Nie trzeba pracować, jest COVID, biuro jest poselskie zamknięte. Przybijamy na drzwiach albo przyklejamy, robimy zdjęcie, wysyłamy na maila, ale i jedziemy pod dom. Wszyscy, którzy oglądacie, podlegacie pod jakiś okręg wyborczy. Wszyscy, którzy nas oglądacie, macie w swoim terenie jakiegoś posła, na którego głosowaliście. Z kolei i kolejna akcja taka jest, że wszyscy, którzy nas oglądacie, znacie kogoś albo możecie się domyślać, kto będzie wiedział, gdzie ten poseł mieszka. Złapcie go pod domem. Niech będzie 10 osób w danym regionie, którzy będą mieli dyżury. Złapcie go pod domem. Siedźcie i czekajcie na radiowóz. Jeśli żona wezwie policję, powiedzcie, proszę państwa, jesteśmy z takim czymś tutaj. Zdrada. My tu mamy prawo być. Jeśli pan uznaje, że jesteśmy zagrożeniem, jedziemy 30 metrów dalej, ale będziemy obserwować, czy poseł wraca, bo o to chodzi. A przy okazji niech pan teraz przez radio powie. Niech pan powie, niech dyżurny poda, dlaczego tu jesteśmy, że ulica przypuszczalnie Kusocińskiego 1, mówię teraz całkowicie paradoksalnie, całkowicie przykładowo, Kusocińskiego 1, miejsce zamieszkania pana posła na Sejm Rzeczpospolitej, taka i taki, jesteśmy w takiej i takiej sprawie i niech pan teraz to odczyta, tą ulotkę, w jakiej sprawie tu jesteśmy, do notatki policyjnej, niech to słyszą policjanci jadący w radiowozach. Może gdzieś się obudzi jeszcze zdrowe myślenie, może gdzieś się obudzi patriotyzm, może gdzieś się obudzi rozsądek w obawie o własną dupę i własnej rodziny. Nie robicie nic złego, to wszystko jest zgodnie z prawem. A poza tym możecie policjantowi powiedzieć, panie policjancie, to jest poseł na Sejm, to jest człowiek, który nas reprezentuje i który powinien nam usługiwać, służyć nam. To jest służba narodowi i po to tu jesteśmy. Dlaczego pod domem? Bo panie policjancie, w biurze tego pana nie można zastać, a pana koledzy nas nie wpuszczą do Sejmu, żeby z tym człowiekiem porozmawiać. Nie bójcie się tego. Macie możliwość podjęcia akcji w swoim terenie. Nie wymaga od was, nie ma się to zasłaniać, że nie macie czasu, bo nie musicie jechać do Warszawy cały dzień i wracać. Nie musicie pokrywać strasznych kosztów, nie musicie bać się mandatów, nie jest to żadnego rodzaju manifestacja. Wystarczy, że zbierze się 10 osób. 10 osób można podzielić te godziny, w których chyba, że poseł wraca o 4 nad ranem, bo ma jakieś działania w terenie, powiedzmy. Możemy się domyślać, jakie. Taki sketch był z 40-latka, jak prezes opowiadał, że czy ja mam łatwe życie? Czy ja mam łatwe życie? Muszę jechać do Mariota na spotkanie, potem do Royala, potem gdzieś, a między 2 a 4 w nocy muszę się spotkać z własną sekretarką, żeby jej przekazać to wszystko,
co mam jej do przekazania, albo w dzień nie mam czasu. Także być może mają tego typu zadania ci posłowie. Trudno. Może się wśród nas znajdą tacy, którzy wezmą tę nocną dyskusję. Policjanci was w tym czasie 40 razy skontrolują, więc będzie to bezpieczeństwo, że jak pan poseł wróci pod dom, a musi kiedyś do tego domu wejść, to ci policjanci już reagować nie będą. Podejdziecie i przy tych policjantach możecie to powiedzieć. Też świetny pomysł. Niech policjanci zabezpieczają posła. Niech słyszą, po co przyszliście. Z odległości 2 metrów dystans covidowy, możecie mu to pokazać, możecie mu o tym powiedzieć. Niech policjanci słuchają, niech będą świadkami. Także nie ma wytłumaczeń. Musimy, moi drodzy, musicie, moi drodzy, ruszyć w teren. Powtarzam, tu już nie będzie tłumaczenia. Jeżeli mieszkacie na danym terenie, macie parę kilometrów dojazdu, można to nawet zrobić na rowerze. Można wśród swoich watach, czy wśród swoich pobratymców wybrać ludzi, którzy się na coś takiego pisać będą. Także przepraszam Wojciechu, że ci to przerwałem, ale tu trzeba postawić mocny nacisk. Być może oni już to mają rozegrane, być może oni już to zrobią, ale my będziemy mieli to, co powiedział Wojtek, obraz ludzi, obraz naszych posłów. 460 posłów jest w całej Polsce. Zobaczcie, nas w tej chwili ogląda 519 osób. Jeśli to jest prawda oczywiście, ale powiedzmy, że tak. Nas za 2-3 dni będzie oglądało, bo średnio YouTube ma taki system na głos obywatelski, pozwala dorosnąć do 15 tysięcy. Zobaczcie, z tych 15 tysięcy... Co któryś może jechać, już ogarnia posła. Co któryś może sobie wziąć 3-4 ziomeczków, kolegów, brata, szwagra, ludzi razem działających. I oczywiście nie mówię do watach, bo watachy, ja rozumiem, watachy głosu obywatelskiego, te watachy, które są dumne, że możemy współtworzyć tę rodzinę, one oczywiście mają takie zadanie. Najważniejsze na dziś. Pewne rzeczy należy odłożyć. Najważniejsze na dziś w połączeniu, moi drodzy, z kolejną sprawą, którą za chwilę cię, Wojciechu, dopuszczę do głosu, chyba że chcesz coś powiedzieć, ale w połączeniu z jeszcze jedną sprawą, o której chciałem wam powiedzieć. W połączeniu, moi drodzy, ja muszę tutaj wejść na profil Kaczmara, żeby mógł to odczytać. W połączeniu, zobaczcie, jakie to jest ważne. Podatki, zniszczenie własności, bankructwa, doprowadzenie do bankructwa Polaków, żeby się musieli wynieść w świetle prawa ze swoich czasami wielopokoleniowych majątków, po to tylko, żeby wprowadzić moc do oświadczenia rządowego z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie mocy obowiązującej umowy między Rzeczpospolitą Polską a państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym podpisanej w Jerozolimie dnia 22 listopada 2016 roku. Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 15 września 2017 o ratyfikacji umowy między Rzeczpospolitą Polską a państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym podpisanej w Jerozolimie dnia 22 listopada 2016 roku, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej dnia 29 grudnia 2017 roku ratyfikował wyżej wymienioną umowę zgodnie z artykułem 32. Umowa wchodzi w życie dnia 5 maja 2021 roku. I o co tutaj w tej umowie chodzi? Pokrótce. Postanowienia ogólne, tu są definicje. I proszę Państwa, przeczytam Wam tylko kilka, bo to jest dosyć długie. Można sobie to zobaczyć na profilu Głosu Obywatelskiego, wczytać się na profilu facebookowym. Cały czas przewijam, skroluję, czy jak to mówią. Proszę Państwa, na przykład chodzi tu o to, że przyznawanie świadczeń. Na przykład emerytury i renty. Jeżeli zgodnie z ustawodawstwem Rzeczpospolitej polskie prawo do emerytury lub renty przysługuje po zastosowaniu postanowień artykułu 10 niniejszej umowy, polska instytucja właściwa ustala emeryturę lub rentę w następujący sposób. I tu jest, w jaki sposób wyliczają składki. W każdym razie polskie emerytury i renty będą przysługiwać obywatelom Izraela.
Ciężko mi jest sobie to wyobrazić, chyba że o czymś nie wiem, że ci obywatele przez ostatnie 30 albo 40 lat płacili składki, budowali naszą potęgę gospodarczą, a w tej chwili będą chcieli, żeby mieli płacone nie tylko emerytury, renty, będą mieli płacone chorobowe, nie tylko to, będą mieli świadczenia macierzyńskie, nie tylko to, będą mieli okres ubezpieczenia, który będzie podlegał, zasiłki pogrzebowe. I tutaj mnóstwo tego typu rzeczy, które sobie możecie przeczytać, ja to skroluję, czyli tego jest dużo, za mało jest teraz na to czasu, ale w tym momencie, moi drodzy, właśnie w tym momencie, moi drodzy, zamieszczam to na portalu Głosu Obywatelskiego facebookowym i proszę bardzo, spróbujcie się do tego dostać i sobie o tym przeczytać. Jakże to, dlaczego ty mówię i zabrałem głos Wojtkowi, jakże to się idealnie składa z tym, o czym teraz mówimy. I teraz Wojtku, proszę bardzo, kontynuuj. No i też pewnie to się, Andrzeju, składa z tym, że się nie zdziwię, jeśli przed 30 marca jeszcze będą kolejne obostrzenia, które no już teraz niby nie uniemożliwiają protestowanie przed Sejmem na przykład, albo właśnie nie będą umożliwiały swobodne tam poruszanie się i protestowanie pod mieszkaniami posłów albo inne jakieś działania w tym kierunku. No ale tak jak mówisz, to wszystko się układa w jeden scenariusz polegający na tym, żeby po prostu Polaków z majątku obedrzeć na coraz to nowe podatki, opłaty, daniny. Wszystko to służy tylko jednemu, żeby po prostu, żebyśmy upadli i byli tak naprawdę niewolnikami. Przypomnijmy to, że Agenda 2030, która nie musi być wcale Agendą 2030, ona może być dużo wcześniej zrealizowana, to będzie tak jak za komuny po prostu 300% normy i plan wypełniony został dużo wcześniej, za co będą promocje dla ludzi, którzy ten plan przyspieszyli. W tym planie, w Agendzie 2030 jest napisane wyciągnięcie podatków i wyciągnięcie majątku, wyciągnięcie własności mieszkających tam rdzennych mieszkańców, bo to tylko nie chodzi przecież o polski teren, w cudzysłowie, w domyśle Polaków, przy pomocy podatków właśnie, w ten sposób. Bo ktoś by myślał, że no Agenda 2030 będzie jeździło wojsko. Za chwilę czeka nas spis powszechny od 1 kwietnia, o którym wiemy już od dawna i wiemy, jakie pytania będą zadawane w tym spisie powszechnym. Wychodzące moim zdaniem poza nie tylko dobre wychowanie, ale i wychodzące poza już tak naprawdę jakąś linię bezpieczeństwa dla tych, którzy o to będą pytani. Nie mogę tego udostępnić, moi drodzy. Być może coś się wydarzyło na łączach, a być może nie jest to przypadek, ale będę się starał, żeby to udostępnić. Więc za chwilę spis powszechny po to, żeby można nas było pięknie opodatkować, a poza tym, Wojtku, nie wiem, czy się zgodzisz i za chwilę zapytam o to samo Ewę Żełuską, czy to przypadkiem nie jest otwarcie furtki do wprowadzenia na samym początku, bo tych podatków będzie niezliczona ilość, chociażby podatku katastralnego, o który to bali się wszyscy rządzący i wszystkie koalicje, bo mógł to być gwóźdź do trumny, a w tej chwili rząd, który Prawa i Sprawiedliwości, który prawdopodobnie się będzie chciał utrzymać, zrobi tak. Przecież to jest nie nasza wina. To ta straszna Unia to wprowadziła. Ludzie już nie będą pamiętać, że oni sami to przegłosowali. Że sami się na to zgodzili. To jest tak, jakby dać złodziejowi klucze do własnego domu albo do domu teściów, powiedzmy. Okradli ten dom, a my mówimy, przecież to nie my zrobiliśmy, to złodziej miał klucz i on tam wszedł. No chłopcze, ale kto mu ten klucz do ręki wręczył? Nie, 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 to już nie jest ważne, to niedobra jest. O tym już nie mówmy. To przecież złodzieje przyszli, okradli. Albo zdjąć, nie wiem, psa zabrać na spacer, który pilnował posesji, zostawić otwartą bramę, drzwi. To nie my weszliśmy, to złodzieje. Ale my im zostawiliśmy otwarte drzwi. Zabraliśmy wszystko to, co mogło stanąć na ich drodze. No, ja wiem, że to jest takie gadanie troszeczkę do ściany w tej chwili, bo nas tu powinno oglądać 776 osób ogląda, a powinno nas oglądać 770 tysięcy, no, albo 2 770 000, żeby oni jeszcze mieli szansę iść do domu i to wszystko przedyskutować. Ale tak jak powiedział Wojtek, oni chcą, żebyśmy my się całkowicie załamali, żebyśmy przestali gadać. To jest tak samo, tak samo argumentuje jakiekolwiek działania w terenie, wychodzenie nawet na marsze. Gadanie takie, że to są śmieszne spacery. Problemem w marszach nie jest to, że one są śmiesznymi spacerami. Problemem w marszach jest to, że grupa, która
powinna współtworzyć i w sytuacji zagrożenia stanąć razem po jednej stronie, ona te marsze rozbija. 3-4 dni przed, ale i w trakcie. Ktoś, kto z Państwa był na marszu i rozglądał się, potrafił na to politycznie spojrzeć, widział grupy, które wyciągały wręcz grupy spod Pałacu Kultury, to naprawdę nie było ważne, kto pójdzie, gdzie, co, jak, z kim. Głos Obywatelski poszedł z Justyną Sochą, ale poszedł jako Głos Obywatelski, jako watahy głosu. Poszliśmy jako nasza tożsamość i to my decydowaliśmy, co robimy, jak robimy, ale szliśmy razem. Bo w tej chwili jest na stole 100 tysięcy złotych do podziału, mówię to w przenośni, a oni mają miliardy po drugiej stronie. I pomimo tego, że powinniśmy wszyscy razem usiąść wokół tego stołu i powiedzieć, kurde, to jest 100 koła, to jest tak mało, no ale może chociaż odrobinę, to my jeszcze te 100 tysięcy rozdrapujemy. Ten zapierniczy piątkę, ten 3,790, tamten iść tam. Ci z naprzeciwka siedzą i w ten sposób tylko zacierają ręce i mówią, Boże, jacy wy jesteście... Nie spodziewaliśmy, że jesteście tacy mali. Ale na pewno też agentura w tym pomaga i możemy to stwierdzić. Ja się tu nie boję żadnych oskarżeń. Ja już zostałem od czci i wiary, zostałem opluty, obrzygany, także nie mam z tym najmniejszego problemu. Zobaczcie, co się stało po ostatnim marszu. Ci, którzy jesteście za to wszystko odpowiedzialni, na co was patrzą, są różnego rodzaju drzewka teraz takie w internecie. Może by się wszyscy zjednoczyli, nasze podobizny tam jako ludzi, jako youtuberów, jako ludzi, którzy tworzą jakieś środowiska. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda, jak ten mały tort, który w ogóle tak naprawdę jeszcze nawet ich, nawet oni nie czują tego zapachu, ci nasi przeciwnicy, a on zamiast pęcznieć na drożdżach, rozrastać się, to jest cały czas rozrywany. Daje to pod dyskusję, możemy sobie tam gadać, że ten jest zły, tamten jest zły, w tej chwili nie ma co się kłócić, ja nie będę tu mówił przykładami, ja mam tych przykładów nie tylko sfilmowanych mnóstwo, nie tylko można o nich powiedzieć, ja w przeciwieństwie was wszystkich filmowałem, ja tych, których was filmowałem, to wszystko udostępniłem, w przeciwieństwie do was wszystkich prawdopodobnie, którzy widząc watahę Głosu Obywatelskiego, a teraz wam chcę powiedzieć, było 180 osób, z czego 140 było w koszulkach, bo 40 osób nie dotarło na miejsce zbiórki, żeby te koszulki wziąć. I my nie wiedzieliśmy, czy oni dotrą, czy nie, więc pod pachą nie będziemy chodzić, albo w 6 koszulkach, każdy na sobie. Więc było 180 osób zorganizowanej grupy, największej grupy, jaka tam była, najbardziej zorganizowanej. Grupy, która pomimo tego, że byliśmy dwa razy w okniu cyklonu, czyli otoczeni, gazowani wszyscy byli, potrafiliśmy wyjść, potrafiliśmy pokazać policji, że my nie chcemy uczestniczyć w awanturach, które były w taki czy w inny sposób wymyślone i rozpoczęte, że my idziemy spokojnie i chcemy dojść tam, gdzie mamy zamiar, nie tam, gdzie wy nam powiecie. I to się udało zrobić. I ta grupa przez 90% telewizji po naszej stronie internetowych nie została zauważona. Ja nie mam tu pretensji, tylko zobaczcie, jak my chcemy coś zrobić, jak my już tu na tym etapie 180 osób. Kto z was stworzył taką grupę oznakowaną, która szła, która widziała, co ma zrobić ze wspaniałymi banerami. Ja się teraz tutaj nie będę rozpływał i wymieniał moich koordynatorów, którzy się wspaniale zachowali. To, że przeszliśmy suchą stopą, że była tak wspaniała organizacja, to jest tylko zasługa wielu ludzi. Jakbym teraz kogoś wymienił, to reszta się obrazi, ale wspaniałych koordynatorów, którzy to czują. A mimo to zostaliśmy niezauważeni. Gdzieś tam jakieś przebitki. Dochodziło do tego, że niektóre telewizje jechały i my przechodząc przez kordon policji, gdzie poprosiłem, żeby się otworzyli, żeby nie zostawiali części po jednej stronie, po drugiej, i oni to zrobili. I to wspaniałe ujęcie by było. Jedzie kamera, albo się cofa, albo jedzie górą, tak jakby ktoś popchnął tego człowieka. Wraca zaraz za kordonem naszym i jedzie dalej. Słuchajcie, do czego my chcemy dojść w taki sposób? Słabe to jest, nie oglądamy się na nikogo, z nikim nie będziemy zawierać sojuszy na siłę. Ktoś, kto będzie szedł w danym kierunku i będzie o coś walczył, tak jak chociażby przy tej sytuacji dzisiaj, o której mówimy, o ratyfikacji umowy o powiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej, to też pokazuje, kto jest po tej stronie. Nas nie stać na to, żebyśmy się żarli między sobą, żebyśmy się napierdalali. Ja w ostatnim czasie doznałem, w ostatnim miesiącu 3 bardzo mocnych ataków, na które powiem wam, mógłbym spokojnie odpowiedzieć, bo nie dość, że mam nagrane materiały, mam ludzi, którzy pewne rzeczy mogliby powiedzieć w tej sprawie, mógłbym spokojnie odpowiedzieć, jakbym walił w własne ego. Nie, nie, nie. To nie o to chodzi. Ja zamykam mordę, obliżę się, wytrę się suchą ściereczką, jak na mnie napluli, pójdę dalej.
Bo naprawdę mam kontrargumenty. Pewnego rodzaju moje stwierdzenia, moje zachowania, one wynikają z czegoś. Ktoś mnie atakuje, pierwszy raz w życiu chowam do kieszeni swój sportowy charakter, moi drodzy. Właśnie po to, żebyśmy mogli tego typu rzeczy razem ogarnąć. Ale jak my to ogarniemy, jak my się rozbijamy, jak my nie możemy zrobić jednego marszu, jak tradycją jest już to, że organizacja marszu trwa 2 miesiące albo 6 tygodni, po czym tradycją jest to, że 5 dni przed pojawia się alternatywa. I zawsze za nią stoją ci sami ludzie. Zmieniają się twarze tej. Tak, owszem, ktoś tam jest, może nawet nieświadomie tego wciągnięty, ale zawsze ci sami ludzie za tym stoją. Nawet już jest drugi marsz i nawet jeszcze z tego marszu, który działa tego dnia, jeszcze potrafią powiedzieć już, dobra, nie zgadzamy się z organizatorem, ale jest ten marsz, idźmy razem. Nie jesteśmy razem, ale idźmy razem, jako oddzielne ciała, no. Nie, to się jeszcze wyciąga ludzi, jeszcze odchodzi. Ja mam to wszystko ponagrywane, ja to wszystko widziałem. Straszne to jest, powiem wam. Straszne to jest. Dlatego miejmy tego świadomość. Nie gadajmy, nie smulmy sobie cholewek, nie opowiadajmy, że jest cudnie. Musimy się zorientować, jak jest naprawdę. Wtedy będziemy mogli w jakiś sposób zadziałać. A siedzenie w domu i powiedzenie, że to wszystko nie ma sensu, nie wychodźcie, nie narażajcie się, to też nie jest nie tędy droga. Było nas stosunkowo niemało, bardzo mało do tego, co powinno być, ale ci ludzie, którzy tam przyszli, oni zrobili wspaniałą robotę na tym marszu. Zauważcie, oni tak przeciągnęli tych policjantów, którzy nie wiedzieli, co się dzieje. To są ludzie, zahartowany oddział, oddział, który się zahartował w terenie. Część robiła to w taki sposób, część w taki. Te wszystkie sposoby były wspaniałe. Wszyscy ci, którzy uczestniczyli w tym marszu kulturalnie, ale dawali presję policji. Presją policji może być to, co zrobili pancerni Poznań na policję. Stanęli naprzeciwko w mundurach i patrzyli im w oczy. To jest kwestia działania tu, w głowie. Wspaniała sprawa. To jest presja. Ale czy ktoś kogoś obrażał? Czy oni byli agresywni w stosunku co do nich? Nie. Zrobili wszystko zgodnie z prawem, ale psychologicznie zadziałali. Presją na policję może być to ten spacerek. W prawo, w lewo, w prawo. Oni biegali między tymi radiowozami i wiecie, co ja słyszałem? Jak szedłem wzdłuż kolumny Głosu Obywatelskiego Watachy, bo miałem straszne ciśnienie, żeby się nikomu z moich wilków i wilczych nic nie stało, więc biegałem w prawo, w tył. Ja dopiero następnego dnia odczułem, ile wykonałem kilometrów i na jakiej petardzie. I tylko słyszałem z boku, tu nie, tu słyszałem wolnych ludzi, którzy szli, a z boku słyszałem po kilkuset metrach, mówię, mamy was, zadyszka. Nie macie na tyle ludzi, żeby co chwila zmieniać, oni musieli biegać, oni byli w takim stresie. To też jest presja dla nich. A my szliśmy kulturalnie, zgodnie z prawem, stosując się. Nie jest to presja, jest. Ale nie presja obrażająca. Nikt im nie ubliżał, nikt na nich nie skakał, nikt ich nie częstował karmą dla psów. Naprawdę wspaniały pomysł, wspaniały. Jak miałbym być z tamtej strony, miałbym być prowokatorem, lepiej bym tego nie wymyślił. Jak można w ten sposób podchodzić i tym ludziom, którzy nie do końca rozumieją, co jest w mundurach, którzy są programowani, zamiast pokazywać otwarcie się na nich, to my będziemy się zamykać w ten sposób im robić, podając im takie gówno. Przecież to jest stwarzanie zagrożenia, oni się nie wyżyją może na tych, co im to podają, ale za pół godziny, za 40 minut podejmą decyzję, taką jak podjęli 24. Czy my to musimy cały czas mówić? Czy my o tym mówimy cały czas? Czy my musimy o tym cały czas wrzucać po to, żeby po takim marszu środowisko się porozbijało, uszło powietrze i żeby na coś takiego, na konkretne działanie, ważne, dużo ważniejsze, bo ja z Justyną rozmawiałem, że marsz jest ważny, to jest, ale to, co się dzieje, jest dużo ważniejsze dla naszego kraju, żeby już uszło powietrze. Żeby ci są z tymi pokłóceni, ja jestem obrażony na tamtego, ja nie jestem na nikogo obrażony. Z góry chcę powiedzieć, na nikogo nie jestem obrażony. Na tych, co mnie opluwali, co krzyczeli, na różnego rodzaju milicjantów, którzy w tej chwili bawią się w youtuberów, a mają przeszłość milicyjną z wąsami bądź bez, nie jestem obrażony. Nie jestem na was obrażony, nie mam czasu na tego typu emocje. Nie jestem na was obrażony. Kiedyś was za to wszystko rozliczy albo system, albo przed lustrem staniecie i powiecie, że źle zrobiliście, albo ci, jeśli wśród was są ci, którzy działają dla tych ludzi, oni też was spuszczą w kiblu, bo pamiętajcie, że tacy ludzie to są zawsze eliminowani jako pierwsi. Tylko proszę państwa, my się musimy zebrać. Jak my się możemy zebrać, jak my się kłócimy przy stole, gdzie jest mały tort? My go już rozbijamy, a z tego tortu powinno urosnąć 200, 300, 500 tortów. One się powinny multiplikować. Nie zdążą, bo zostaną rozebrane. To jest słabe.
Wojtku, powiedz jeszcze kilka słów na ten temat. Dobrze, Andrzeju, pozwól tylko, że jeszcze się króciutko odniosę do tego, co mówisz. Wiesz, byliśmy na proteście i powiem ci, ja widzę zmianę w nastawieniu policji. Ja zostałem spisany tam prawie, że na samym początku przed Pałacem Kultury. Trzymałem ten baner nasz batachowy, największy i takie protesty to jest też okazja, żeby rozmawiać z policjantami. I ja akurat, nie wiem czy jesteś tego samego zdania, widzę już zmianę i nastawienie z policjantami. Dużo te rozmowy wyglądały zupełnie inaczej niż na innych protestach. Policjanci, którzy mnie spisywali, oni nie wiedzieli gdzie oczu schować, a na różne moje argumenty, to co się dzieje i czy tego nie widzą, oni może nie mogli oficjalnie potwierdzać i że przyznają nam rację, ale ja wiem dokładnie i z ich tam min i oczu wyglądało, że częstokroć oni są tak naprawdę w tym poglądzie na to, co się dzieje w Polsce po naszej stronie. To było dwóch podrzędnych policjantów posterunkowych z Komendy Stołecznej. Zaraz pojawił się ich dowódca i był bardzo miły, kulturalny, aż dosłownie nawet mi się ich szkoda zrobiło, że w takiej roli tam muszą występować. I mój apel jest też taki, że nie atakujmy policjantów tylko dlatego, że są policjantami. Owszem, jeżeli jest chamskie zachowanie, brutalne, napiętnujmy to, pokazujmy, reagujmy, ale nie atakujmy tam tego Bogu ducha winnego policjanta czy policjantkę, bo my mamy ich przekonać do siebie, my mamy ich przeciągnąć na swoją stronę. Dlatego my też jako tutaj Watachy robimy i stowarzyszenie robimy akcje pod jednostkami wojskowymi, pod komendami, gdzie wręczamy im ulotki, gdzie za szyby samochodów im też materiały wsuwamy, gdzie na zasadzie potwierdzamy, mówimy im, że to oni są dla nas, że ich potrzebujemy, więc nie ma sensu naprawdę w takim stawianiu się w konflikcie tylko dlatego, że ktoś jest policjantem. No, policja musi być, tak? Chodzi o to, żeby ich przekonać do siebie i żeby w jakiś sposób wychowywać. I ten protest już naprawdę uważam, że policja wielokrotnie, gdyby chciała tam zrobić pacyfikację, mogłaby to zrobić. Tym bardziej, że nie oszukujmy się, było dużo zachowań też takich prowokacyjnych. Na materiałach, których widać w internecie, byli policjanci, co dostali gazem od protestujących. Były różne inne tam przypadki no, nieciekawego zachowania. I skoro my wyrzucamy im, że zachowują się nie tak w stosunku do nas, tak, no to sami też zachowujmy się odpowiednio do nich. I tym bardziej, że ta manifestacja była pokojowa. Wydaje mi się, że nie do końca wykorzystaliśmy też w jakiś sposób ten prezent od policji za to, że ten prezent tego rodzaju, że po prostu ta manifestacja przebiegała tak, jak przebiegała, bo my też doświadczyliśmy tego wielokrotnie, że tak naprawdę mogli nas zablokować, ale często to wyglądało tak, jakby mieli blokować, ale wcale nie chcieli, że się tam sobie przechodziliśmy, przebijaliśmy. Nie było takiego powołania policji naprawdę, które mogłoby być. Tak jest. I były nawet dyskusje, że jak będziecie szli, w którą stronę chcecie iść, tam chcemy iść. Jak będziecie szli, nie będziecie szli środkiem ulicy, żeby nie stanowić zagrożenia, to nie będziemy wam przeszkadzać. Takie były teksty. Była między nami umowa, że nie będziemy wychodzić z pewnego rodzaju strefy 2-3 metry dalej za chodnik, tylko będziemy szli chodnikiem, a oni ulicą nas będą transportować i nie będzie żadnego zwarcia. Chcesz powiedzieć, że nie wykorzystaliśmy do końca. No, trzeba być sprawiedliwym i nie do końca. Policja się otworzyła, to też była gra z ich strony, ale zrobili kilka takich ruchów, które nas rozbiły. Jeśli chodzi o wejście na pole mokotowskie i nie wpuszczenie naszego auta z nagłośnieniem. Mówię naszego, jako wszystkich ludzi, którzy czekali na to, żeby zrobić główną imprezę na polach mokotowskich. Tak, ale to nie była decyzja policjantów szeregowych. Nie chodziło o zachowanie szeregowych. Okay. No tak, ale szeregowi policjanci też, podejrzewam, mieli pewnego rodzaju zalecenia z góry po 24 i oni to zrobili ładnie. Nie można się do nich
przyczepić, że nas bili, że byli agresywni, ale z nagłośnieniem już sprzętu nie wpuścili, co spowodowało, że marsz został rozbity, że Justyna dostała propozycję przedostania się do tego samochodu z nagłośnieniem, po czym wyszła, wszyscy już zostali zdziwieni, wszyscy zostali tam osamotnieni, nie było dobrego przekazu, bo nie było jak tego zrobić, ona dążyła do tego samochodu, po czym towarzystwo się porozbijało, więc policja odrobiła lekcję, załatwili nas w sposób bardziej inteligentny, osiągnęli to, co chcieli, bo główne przemówienia i główna akcja się nie odbyła, ale fakt faktem pokazaliśmy im, że w obecnym stanie prawnym nie mają prawa i nie mogą sobie poczynać z nami tak jak 24, mimo że tak jak powiedziałeś, prowokacji było dużo więcej niż 24, bo były całe grupy, które rzucały w nich petardami, używały gazu w drugą stronę i różnego rodzaju ciężkich przedmiotów. I to było, jeśli ktoś był na tym marszu, to może o tym opowiedzieć. Jeśli ktoś to widział w przekazie różnych telewizji, to prawdopodobnie też będzie miał takie informacje. Więc to jest taka sprawa, ale cóż, no wróćmy jeszcze do naszego głównego tematu, bo za chwilę będę się chciał połączyć z Ewą Żełuską. Chyba, że już się z nią możemy łączyć. Mogę jeszcze chwilkę? Tak? Jasne, dawaj Wojtku, jasne. Tak więc przestańmy tak narzekać, marudzić, bo my jesteśmy takim narodem, że lubimy sobie ponarzekać, co tam, że nic ode mnie nie zależy i tak dalej. Każdy w domu ma drukarkę przeważnie, może wydrukować i nawet dla swoich sąsiadów w klatce schodowej do skrzynek wrzucić, jak ma więcej czasu, może w całym bloku. To kosztuje dosłownie 20 minut, więc nie zwalajmy na to, że nic nie możemy, bo wystarczy, żeby każdy trochę zrobił, to będzie bardzo dużo. Wracając do tego podatku katastralnego, o którym wspominałeś, to też nie jest przypadek, że nas zaczyna się przyzwyczajać do tego podatku w ten sposób, że on coraz gdzieś tam w mediach, to gdzieś tam w telewizji, że to są dyskusje. Jeśli coś takiego się dzieje, to możemy być przekonani, że ten podatek wcześniej czy później wejdzie i to będzie kolejny krok do tego, żeby nas ograbić, zmienia. Jako przykład można podać Hiszpanię kiedyś, gdzie taki podatek został wprowadzony, gdzie nagle się okazało, że nie stać na utrzymanie domów Hiszpanów, jakichś tam posiadłości. Ceny na rynku nieruchomości spadły o 40-45%. No bo po prostu ludzie postanowili wysprzedawać, tak, ten majątek właśnie często dziedziczony tam po dziadkach, rodzicach i tak dalej. No i po 4 latach, jak już ten majątek trafił w odpowiednie ręce, za grosze wyprzedany, po 4 latach wspaniałomyślny rząd Hiszpanii, no skoro to taki dolegliwy ten podatek katastralny był, postanowił go znieść. Więc to jest też taka możliwa droga, że ten podatek się pojawi, nagle się okaże, że nie będzie nas stać na utrzymywanie jakichś tam działek, na przykład domków letniskowych, domów wielkich i tak dalej. I to spowoduje, że będziemy wyprzedawali te nasze majątki za grosze. No a bo powiedz w takim razie, ile procent wynosił ten podatek w Hiszpanii, skoro tak jesteś... Ja nie pamiętam, wiesz, on z tego co ja wiem, on był zróżnicowany, w zależności od tego, bo tutaj też dyskusje w Polsce są takie, jak czytałem w internecie, w różnych materiałach, że inny będzie, jeśli masz tylko na przykład jedno mieszkanie, na te drugie już będzie zupełnie inne, na działkę rekreacyjną inne, na działkę rolną inną, to będzie tak, no... Chyba to z tego, co się orientuję, nie będzie jedna stopa jakaś tam podatkowa, ale niemniej to prowadzi do tego, żeby no Polaków z tego majątku obrać i ten spis też nie jest przypadkowo i te pytania, które są w tym spisie, to tylko no, świadczy o tym, że no, chcą zobaczyć, co jest do zabrania, komu do zabrania, ile tu jest jeszcze do zrabowania w tym kraju. Więc tym bardziej nie możemy siedzieć, bo jeśli będziemy siedzieć, nic nie będziemy robili, to te następne, bo to jest takie testowanie. Aha, tutaj im dokręcimy śrubę, cicho siedzą, dobra, to jeszcze dokręcamy. Cicho siedzą, dobra, to następne, tak, następne. I tak będzie z podatkiem katastralnym, dlatego zapytałem, bo rozmawiałem z kimś, kto to bardzo mądrze analizuje i mnie też przyszło to do głowy, że nawet na samym początku, jak będą chcieli przetestować, mogą wprowadzić 0,2% od wartości, a jak ktoś zażre, to możemy skończyć na przykład na 1,5-2%. I teraz przy dzisiejszej cenie nieruchomości, moi drodzy, jeżeli
jeżeli ktokolwiek ma mieszkanie, dwa, dom, jakąś tam działkę po rodzicach, nie wiem, dworek, to wszystko idzie w miliony i od miliona to będzie moim zdaniem 15-20 tysięcy rocznie może dojść do tego. A jeśli ktoś ma, tak jak dziś rozmawiałem z cieślą, który ma tartak, siłą rzeczy tartak, który budował całymi latami, człowiek, który pracuje prawie 40 lat, własną ręką, po rodzicach dostał działkę, wybudował sobie dom, gdzieś tam tę działkę jeszcze następną dokupił i nagle się wszystko skumuluje na 4-5 milionów, to zobaczcie, ten człowiek po 2 latach jest goły, on nie jest w stanie na to zarobić, albo będzie pracował na styk tylko na podatki, to takiego życia chyba też sobie nie życzymy, oczywiście do pewnego momentu, do momentu, że się komuś tego nie, to komuś nie spodoba, albo po prostu zostanie to zlicytowane za parę groszy i ci ludzie w ramach tego, co przeczytałem, państwa POLIN, przejazdu, zabezpieczenia im świadczeń zdrowotnych, świadczeń emerytalnych, którzy tu przyjadą, będą sobie chodzić po świecie naszym polskim, po naszym kraju i będą mówić, o, tu zamieszkamy. I normalnie, jakby tak teraz Polak przyszedł, tu zamieszkamy, zapukał, czy państwa dom jest do sprzedania? Nie jest. Albo jest. No dobrze, 2 miliony, 3 miliony, piękny dom z ogrodem, z kawałkiem rzeki, to tyle kosztuje. A oni to zrobią inaczej. Wywłaszczą człowieka i albo dostaną za darmo, albo dostaną za 10% własności. Także no na to się szykujmy, mówmy wprost, nie bójmy się oskarżeń o oszurię. Wszyscy ci, którzy w dzisiejszych czasach będą nas wyzywać od foliarzy, od szurów, od wariatów, to są po prostu wrogowie narodu polskiego. I tak to zdefiniujmy. Przestańmy być łagodni. I odpowiem też na pytanie, że nie brońmy policji, przecież oni jakby mogli, to by nas pozabijali, ale nie zaogniajmy z nimi sytuacji. Bo to nam na pewno nie pomoże. Jeżeli chcemy o cokolwiek powalczyć, jeżeli chcemy zachować jakąś autonomię, to musimy mieć po swojej stronie przynajmniej część policji, część urzędników i część kraju, państwa. Bo pamiętajmy, że to są przede wszystkim Polacy, to są przede wszystkim nasi ziomkowie. Dopiero potem stali się policjantami. Dopiero potem. Oczywiście będzie argument, że Ukraińcy, że obcy, tak, ale jednak mimo wszystko większość to są jeszcze Polacy i zarówno w Wojsku Polskim, zarówno w urzędach. I razem musimy się usiąść i zastanowić, co zrobić. To potem, ale najpierw usiądźmy i zastanówmy się i potwierdźmy, że patrzymy w tym samym kierunku. I taki sam mam apel do wszystkich ludzi działających po tej stronie. Zjednoczmy się, nie na zasadzie wspólnych rajdów, wspólnych deklaracji. Nie, zostawmy to, nic nie deklarujmy. Każdy niech ma swoją tożsamość. Głos Obywatelski, Watachy, punkt A, telewizja A i grupa A, grupa B, telewizja B. Wszyscy zostańmy sami sobie w swojej tożsamości, swoim imieniem, nazwiskiem. Tak, to jesteśmy my, ale idźmy w tym samym kierunku. Ale nie róbmy tak, że jak już się umówimy, że idziemy w tym samym kierunku, to podczas drogi tam kozikiem w plecy wyprowadzać, kraść, ukraść. Nie, jak już się zdecydujmy, to idźmy w jednym kierunku. Naprawdę. Idźmy, zachowując swoją tożsamość, nie będziemy mieli problemu z własnym ego, ale idźmy w jednym kierunku. Powtarzam. To tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję Ci, Wojtku. Na 10 minut się połączę z Ewą, która mam nadzieję jest. Jeżeli nas ogląda, to da mi szybciutko teraz kciuka albo ok na czacie. Na 10 minut z nią się połączę. Trzaśniemy jeszcze szybko komentarz prawniczy, po czym będę się rozłączał, żeby jechać na stację po następnych gości, czyli po pana profesora doktora habilitowanego Zbigniewa Wrzesińskiego, którego przywiezie doktor honoris causa, nadany mu przez Uniwersytet Ludowy, tak mu ja nadałem, Zbigniew Modrzejewski. I taka uczta duchowa nas, proszę Państwa, czeka o 15:00, z tym, że ja muszę tych ludzi odebrać z dworca. Dlatego też masz coś jeszcze do powiedzenia, Wojtku? Dziękuję, Andrzeju, za głos. Pozdrawiamy i działamy. Wojtku, bardzo Ci dziękuję za ten telefon. Jest bardzo merytoryczny, więc myślę, że przy kolejnym programie otwartym na pewno będę do Ciebie dzwonił i będziemy pewne rzeczy doprecyzowywać i ten temat będziemy cały czas ludziom prowadzić, jak to się mówi, będziemy go cały czas kontrolować. Bardzo Ci dziękuję, ucałuj żonę, ucałuj wszystkich tych, którzy są wokół Ciebie i do usłyszenia. Dziękujemy, będziemy w kontakcie. Cześć. Do usłyszenia. Dzwonię do Ewy Żełuskiej, która jest tutaj gotowa, tak jak się umawialiśmy, więc odbierze prawdopodobnie po drugim, trzecim sygnale i jedziemy dalej. Halo, halo? Jesteś, Ewo, po pierwszym sygnale. Nie chciałem stawiać wysoko poprzeczki, ale widzę, że mogłem. Wycisz mnie i proszę bardzo, w 10 minut bardzo Cię proszę, żebyś się wyrobiła max 12 z komentarzem stricte prawniczym do tego, o czym... Dziękuję. Mogę już zaczynać? Jasne.
Dzień dobry kochani, dzień dobry Andrzeju. Popieram w 100% wszystko, co powiedziałeś, ponieważ mamy mało czasu, to powiem rzeczy, które muszą być powiedziane w ramach ogłoszeń organizacyjnych. Szanowni Państwo, na moim Facebooku, na obu stronach zamieściłam nagrania z interwencji w biurach poselskich. Proszę się tego nie obawiać. Ludzie muszą widzieć, że nie ma się czego bać. Wystarczy odczytać tym draniom, tym zdrajczykom dwie pierwsze strony petycji, nagrać w biurze poselskim. Jeżeli nie będą się na to zgadzać, to stanąć pod biurem poselskim i nagrać na ulicy te dwie pierwsze strony i składać to do wszystkich mediów społecznościowych, gdzie tylko można. A przede wszystkim zamieszczać te nagrania na stronach odwiedzonych posłów i senatorów. To jest dwa. Ponieważ ta fala wzbiera, co ogromnie mnie cieszy i oni boją się, już uciekają przed ludźmi, takie mam wrażenie, to proszę, dzwoniąc do biur poselskich, oczywiście rozmawiać będziecie Państwo z asystentami, pytać, kiedy dany poseł czy senator ma dyżur. Zamieszczać, szanowni Państwo, oni w momencie, gdy nie mają sesji w Sejmie, a w tej chwili nie mają, mają być w biurze jak pies w budzie. Przepraszam, przesadziłam, bo ja kocham psy, tak się zwierząt nie traktuje. Mają być na miejscu. I jeżeli nie będzie ich na miejscu, proszę pytać asystenta, kiedy pan poseł senator ma dyżur. Jeżeli nie będzie odpowiedzi na to pytanie, pan poseł nie będzie obecny przez szereg dni w biurze poselskim, a powinien być minimum raz w tygodniu, proszę zebrać grupkę, pójść pod biuro danego posła i senatora z tą odezwą, nagrać to i powiedzieć, proszę, dzwoniliśmy, dopytywaliśmy się, w ogóle nawet z ludźmi rozmawiać nie chcą. Ja podkreślam, proszę Państwa, oni mają być na miejscu dla nas w biurach poselskich. To jest tyle. Ja, Andrzeju, mam nadzieję, że uda nam się znaleźć czas na rozmowę ze Zbyszkiem Modrzejewskim. To oczywiście nie dziś, ale do końca tygodnia, może w sobotę. Bardzo chciałabym również, żeby Zbyszek skomentował, żeby również wypowiedział się o tej odezwie i tym pomyśle. I proszę Państwa, zapraszam Państwa jutro do redaktora Zagórskiego na program rozszerzony, bo wiele się dzieje, doszły nowe rzeczy, wypowiedział się niejaki Michel z Unii Europejskiej, w jaki sposób chcą to zrobić. I to jutro Państwu przedstawię u redaktora Zagórskiego, gdzie nie będziemy mieć limitów czasowych. Andrzeju, podlinkujemy ten program, wstawimy też na Głos Obywatelski, zawiesimy. I to właściwie, proszę Państwa, niestety, ale tak chcą zrobić. Potwierdzam to, co tu mówili przedmówcy, szanowny dzisiejszy gość i pan redaktor Andrzej. Chcą nałożyć na nas podatek katastralny rękami Unii Europejskiej, żeby się wyłgać, powiedzieć, to nie my, to Unia Europejska, sami się na to nie zdobyli, ale właśnie tak to jest, że korzenne, pustynne szczury, jak Zbyszek mówi, korzenno-murawska zorganizowana grupa przestępcza, proszę Państwa, ta sama rządzi w Unii Europejskiej, w ECB, w Europejskim Banku Centralnym, to i w amerykańskim Fed. Nie miejmy złudzeń. I szanowni Państwo, wiadomość z ostatniej chwili. Amerykańskie żydostwo po zmianie administracji, co zwykle zajmuje pół roku, nawet tak sprawnym skurwysynom jak administracja amerykańska, już zaczęli podnosić ponownie kwestie roszczeń żydowskich w stosunku do Polski. Także proszę zobaczyć, tutaj przerw nie mają, działają, więc i my, proszę Państwa, się organizujmy. Nie dajmy się obrać do żywego. Andrzeju, ja wiem, że ty jesteś, siedzisz już jak na gwoździach, bo masz gości. Na dzień dzisiejszy to tyle. Bardzo dziękuję za głos i jesteśmy w kontakcie i działamy tak czy inaczej. Zanim się rozłączymy, to ja mogę tylko powiedzieć, że porozmawiam dzisiaj ze Zbyszkiem w cztery oczy i zaproponuję mu wspólny program, więc do tego programu potrzeba trzech elementów. Mnie, ciebie i Zbyszka. Mamy już dwa, więc jest duże prawdopodobieństwo, że ten program się odbędzie. Teraz tylko kwestia ustaleń, czy to będzie godzina 18 czy 20 na 19. Mam program, naprawdę bardzo mocny program, proszę Państwa. W jaki sposób grupy, zorganizowane grupy przestępcze dobierają się do ludzi i rozbijają małżeństwa, rozbijają to, co jest podstawą naszego społeczeństwa. W jaki sposób ograbiają mężczyzn, zresztą nie tylko mężczyzn, ale i kobiety. Domyślacie się, o czym będziemy mówić. Będzie człowiek, który ma na to dowody, który prowadzi wojnę od lat nastu. On o tym wszystkim powie. Jak będzie trzeba, będą odwołania i odnośniki do proszę Państwa, do dowodów, odnośniki do spraw, odnośniki do świadków. To będzie program o godzinie 19, a albo 18, albo 20 spróbujemy zorganizować program, żeby właśnie pociągnąć ten temat wraz ze Zbyszkiem i Zewą w piątek. Tak, jeśli... tylko Andrzeju, ja jutro mam 20:30 lub 21:00
u redaktora Zagórskiego, ten właśnie temat, w czwartek, tak? Bo dziś środa, tak szybko czas, dziś środa. No więc spokojnie, piątek możemy, o co prosiłaś, zrobić piątek, ze Zbyszkiem. Piątek, tak, piątek idealnie. Piątek, ja jak zarządzisz, o której godzinie to tak będzie, ja się ustalimy, tak ustalimy, jak nam będzie wygodnie technicznie, więc od razu ten program i ten pomysł przedłużamy, przenosimy go na piątek, moi drodzy, a wy tak po prostu śledźcie, drodzy, zapowiedzi. Jeżeli by się okazało, że do tego czasu Głos Obywatelski zniknie, to przechodzimy, przypominam, na Wilczy Głos i tam te programy wszystkie odbywać się będą. Jednocześnie te programy, również z tym, który leci teraz, lecą na VK, lecą na Discordzie i nie wiem, czy już udało się na Facebooku, ale na pewno na trzech różnych kanałach już lecimy, więc jakby skasowali, to po pierwsze nie zginie, bo się na VK, się, proszę Państwa, zapisuje. Jeżeli nie odetną internetu, ale odetną nas całkowicie od YouTube'a i od Facebooka, będziemy cały czas nadawać na VK. O tym pamiętajcie, ale póki co jest jeszcze Wilczy Głos, jeżeli będziemy mogli zostać na YouTubie, to są alternatywy, w których jedziemy. Ja powinienem o tym mówić na początku i na końcu programu, zapominam, dobrze, że mi Ewa przypomniała. Wilczy Głos, jeżeli nie ma odzewu ze strony Głosu Obywatelskiego, znaczy, że został skasowany, przechodzimy automatycznie na Wilczy Głos. Ja Ci dziękuję, wszystkiego dobrego, dziękuję. Do piątku. Do usłyszenia, najgorętsze pozdrowienia dla Zbyszka, w kontakcie, dziękuję bardzo. Czołem. Zakończyliśmy ten program, moi drodzy, w takim razie, cóż, mógłbym Wam w tej chwili powiedzieć dużo jeszcze miłych i ciepłych spraw, ale tego nie zrobię. Połączę się zdalnie, postaram się zakończyć sam ten program, połączę się zdalnie z operatorem. Wszystkiego dobrego. Proszę Was, żebyście byli o godzinie 15, posłuchamy sobie naprawdę z jednych z lepszych ust w Polsce na temat edukacji, bo od tego się wszystko zaczęło, moi drodzy. My w jakiś tam sposób byliśmy przygotowywani do tego, co się w tej chwili dzieje. Jest to wspaniale wymyślony plan. Tu trzeba oddać szacunek tym oprawcom, którzy nas obierają ze skóry, oddzielając od kości mięsko. Wspaniale plan zrealizowany, który by się nie odbył bez jednej podstawowej rzeczy, kwestii, bez odpowiedniej edukacji. Edukacji na wysokości nie tylko szkół, edukacji i wprowadzenia ludzi do kościołów, którzy edukowali od tamtej strony, wprowadzenia urzędników, show biznesu i środków masowego przekazu, ale nad tym wszystkim stoi plan edukacyjny i o tym będziemy rozmawiać o godzinie 15. Wszystko na ten temat, moi drodzy, czołem. Spróbuję profesjonalnie zakończyć program. Cześć.